Dzień dobry Państwu, jest dzisiaj z nami Dawid Worach. Jakbyś mógł coś powiedzieć o sobie? Dzień dobry, nazywam się Dawid Worach, przyjechałem z Opola i zajmuję się nieruchomościami. Co dokładnie? Jaką wybrałeś specjalizację? Zajmuję się flipami na wszelkich możliwych rynkach. To jest taki mój core business. A kolejną rzeczą, jaką się zajmuję, to najmem krótkoterminowym, mam hostel, mam taką małą knajpkę, mam dwie duże firmy zarządcze. Kiedyś miałem taką firmę zarządzającą najmem, którą na szczęście już sprzedałem. Coś jeszcze? Ile miałeś maksymalnie najemców? Najemców miałem niedużo, 70 kilku. I myślisz właśnie, żeby rozszerzać biznes, jeśli chodzi o kwatery pracownicze? Nie, ja w ogóle nie jestem z biznesu kwater, ja jestem leniwy, więc biznes kwater kojarzy mi się z tym, że trzeba pracować. Ja nie lubię. A to jakie minusy widzisz, a właśnie jakie plusy w takim biznesie? Widzę same plusy, tylko nie potrafię tego robić, bo jak patrzę, jak Mariusz to robi, ma tam 700 czy tam 800 najemców i w dalszym ciągu jego głównym zajęciem jest robienie czegoś innego, to fajnie. Natomiast mi się to zawsze kojarzyło z budowlańcami, ze smrodem, z tym, że trzeba tam chodzić i tak dalej. Więc ja poszedłem w inne rzeczy nieruchomościowe, które dają być może podobne pieniądze, chociaż nie wiem jak z kwaterami, ale ma się więcej czasu. A jeśli chodzi o flipy, to właśnie flipujesz na stanach prawnych, czy wolisz właśnie negocjować? Flipowałem chyba na wszystkim, na czym się da. Flipowałem na kamienicach, na gruntach, na rynku wtórnym, pierwotnym, na domach, na udziałach, na wierzytelnościach. Chyba na wszystkim, na czym się da flipować. Jakim jesteś teamem? Jakie najbardziej lubisz inwestycje? Team money. Zdecydowanie tak. Team money, tak. No, myślę, że w ogóle przez to, że takie spektrum mam szerokie, to pozwala mi to się fajnie odnajdować chyba na tym rynku. No bo jak wchodzę, jak idę szukać czegoś, to mam szeroki ogląd i nie przelatują mi przez palce okazje, dlatego że na czymś się na przykład nie znam albo czegoś nie robiłem. No właśnie, powiedz mi, jak szkolenie na przykład Mariusza Stężałego pozwala ci ustrzec się przed błędami? Które wiesz, ile warte są takie błędy. Okej. Jeśli mam być całkiem szczery, to u Mariusza na szkoleniu byłem 2 lata temu. Więc już niewiele z niego pamiętam. Ale generalnie szkoleniowo myślę, że warto jest nie wymyślać koła na nowo. Fajnie jest to robić, bo ludzie... W Polsce mamy dosyć spolaryzowany rynek szkoleń i ja bym jakby o jakości nie chciałbym się wypowiadać. Mam swoje preferencje. Natomiast jest bardzo dużo ludzi, którzy zjedli na tym zęby i naprawdę wiedzą, o czym mówią. I szkoda tak naprawdę nie korzystać z ich wiedzy, no bo porówno wydanie kilku tysięcy złotych na rzecz, która w perspektywie zarobi 5, 10, 15, 20 razy więcej, jest tak naprawdę żadnym kosztem. Ale to trzeba zrozumieć już działając, żeby wejść w tą ścieżkę, to wtedy się widzi, że to są realne zwroty. To jak tutaj, mamy samych praktyków, tak? Dzisiaj już byłeś na wykładzie. Lata praktyki. No, czy ja wiem, moja kariera jest dosyć krótka, bo chyba trwa z 3,5 roku, jest dosyć dynamiczna, tak mi się wydaje, ale zdecydowanie, no, jak patrzyłem na kartę prelegentów, to obsadzona dosyć mocno, zresztą właśnie chyba pod nami przemawia Jurek Sempowicz, więc ikona, jeśli chodzi o babranie się z trudnymi tematami, tak, przed chwilą się minęłem z Elą Liberdą, więc też trudne nieruchomości. No, i konferencja jest na wysokim poziomie. Na bardzo wysokim. I w ogóle byłem bardzo zaskoczony, że tyle ludzi wstało o tej porze. Że dało radę. Tak, bo jak przypominam sobie to, biforki i afterki są tutaj niszczące najczęściej. Czyli polecasz integrację? Zdecydowanie, oczywiście. Integracja to jest w ogóle najważniejsza część tego eventu. No bo tak, można kontakty poznać. Właśnie jak kontakty tobie pomogły, jeśli chodzi o biznes nieruchomości? Uważam, że nie da się robić tego biznesu na większym poziomie, jeśli nie zna się ludzi. I uważam, że nie jeżdżenie na konferencje i na takie zjazdy jest strzałem w stopę. Myślę, że to jest obowiązek każdego, kto chce się rozwijać. A właśnie, jakie byś dał rady trzy rady, jakbyś mógł dać początkującym inwestorom? Jakie by to były? Okej. Dwie mogą. Będą trzy, tylko muszę pomyśleć. Po pierwsze, żeby zacząć. To jest najważniejsze. Myślę, że to, co ludzi oddziela od sukcesu, to jest właśnie działanie. I dużo ludzi. Jakby jest milion dobrych pomysłów, które nigdy w życiu nie zostały wcielone w życie. Więc myślę, że po pierwsze trzeba zacząć. Po drugie, nie poddawać się. Czyli iść pomimo tego, że słyszę się 50 razy nie. A po trzecie,
chyba trzeba mieć trochę odwagi w sobie. Mhm. Myślę, że odwaga to jest w ogóle taki kapitał, który jest bezcenny, obojętnie co się robi. Żeby ruszyć. Tak, czyli odważnie myśleć na dużą skalę i zacząć działać i konsekwentnie to robić. A jakie właśnie były twoje pierwsze obawy, zanim zacząłeś inwestować? Ja miałem same obawy. Natomiast też wydaje mi się, że dużo odwagi i dużo takiej determinacji w sobie. Mi się wydawało, jak każdemu innemu chyba, że nie da się robić tego bez pieniędzy własnych, że to są jakieś tam kolosalne sumy. Przerażało mnie na początku chyba skala działania. Natomiast im dalej w las, tym było wbrew pozorom jaśniej, a nie ciemniej. Tym więcej też znajomości, tak? Tak, tym więcej ludzi takich namacalnych, których można dotknąć, którzy to zrobili, którzy już... I przede wszystkim to społeczeństwo jest, społeczność nieruchomościowa jest dosyć otwartą społecznością. Mm-hmm. Czyli tutaj ludzie się nie kryją ani ze swoimi zarobkami, ani z tym, co robią. Mm-hmm. Więc to jest ogromna dawka motywacji, jeśli można spotkać ludzi, którzy są krok przed tobą i mogą ci powiedzieć, że okej, ja już tu przyszedłem, teraz zrób tak na przykład. Albo dwa kroki. Tak, i nie zatajają, bo rzeczywiście są takie środowiska, ja ci nie powiem. No ja na przykład bywałem też w jakimś tam środowisku traderskim, więc to zupełny kontrast. Jak przyszedłem ze znajomych, którzy siedzieli tylko w tradingu i siedzieli przed monitorem, do znajomych, którzy tak operacyjnie działają jako nieruchomościowcy, no to zupełnie inny mental, zupełnie inna otwartość. A właśnie musiałeś sobie to przekalkulować właśnie, w co chcesz inwestować. Jakie argumenty mówiły właśnie, że to będą nieruchomości? Ja jestem leniwy i chciałem być bogaty. Dwa główne argumenty. Wystarczy. I wszyscy bogaci będą zawsze też inwestować w nieruchomości. Tak. To jest wspólny mianownik, który łączy wszystkich bogatych ludzi. Mhm, super. Jeszcze tak na sam koniec. Trzy słowa o albo opisz w jednym słowie Mariusza Stężałego. W jednym słowie będzie bardzo Dobra, ciężko. Dobra, w jednym zdaniu. Myślę, że dynamiczny, kreatywny i bardzo błyskotliwy facet i skuteczny przedsiębiorca. Super. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.